Ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest filmik dotyczący mangi Bleach. Dzisiaj będą dwa chaptery, 666 i 665, ponieważ w zeszłym tygodniu mnie nie było, bo byłam chora i chciałam nagrywać. Tak czy inaczej, wracając do chapteru, mamy dokładne pokazanie, na czym polega Bankai Kisuke. Bankai Kisuke jest tak prosty i tak niebezpieczny, że to jest niepojęte. Jego Bankai polega na odbudowie wszystkiego, czego, co jest w zasięgu jego, tak? Czy tam jej. To jest bardzo ciekawa umiejętność i rozumiem już, dlaczego nie chciał, żeby czat ćwiczył z jego Bankai, ponieważ to rzeczywiście nie jest Bankai odpowiednie do ćwiczenia. Powiem wam tak, nie mamy dokładnych pokazanych mocy, tak? Nie mamy dokładnie pokazanej walki. Ponieważ podejrzewam, że walka tutaj jest niepotrzebna do pokazywania, tak? Walka prawdopodobnie z Kisuke, z jego Bankai polega na takiej zasadzie, że przeciwnik go rani, Kisuke odbudowuje to zranienie, tak, za pomocą tego swojego Bankai. To jest niezwykle, niezwykle niebezpieczne Bankai, wbrew pozorom, tak? Ponieważ Kisuke może, co prawda nie bezmyślnie, ale może zaszarżować po prostu na przeciwnika, nie bojąc się o rany, bo wie, że jego Bankai go wyleczy, tak? No wyleczy, odbuduje jego tkanki. To jest naprawdę interesujące, tak? To powiem wam szczerze, że bardzo, chyba najciekawsze Bankai, jakie widziałam do tej pory w Bleachu. Nie wygląda jakoś specjalnie potężnie, ale kryje w sobie wiele mocy. Tak samo jak umiejętności Askina. Zresztą sama walka Askina z Kisuke się skończyła. Znaczy dalej się kończy. Technicznie się skończyła, technicznie nie. Przede wszystkim Askin grozi, że zwiększy tą śmiertelną dawkę w tej swojej kuli, z której nie można uciec. Kisuke stwierdza, że to by było bardzo, bardzo nieprzyjemne, więc postanawia zastosować swoją taktykę, swój plan, czyli otwiera tą jego kulę, czy jak to tam nazwać, od zewnątrz i wpuszcza do środka Grimu Joe'a. Powiem wam szczerze, że Grimu Joe jest moją ulubioną postacią w całej serii. Po prostu gościa lubię, tak? Natomiast wbija i wyrywa serce Askinowi. Askin niestety jest twardym kolesiem i nie umiera, więc po chwili rozmowy między Askinem a Kisuke Grimu Joe traci cierpliwość i chyba go w głowę, tak? Że w mózg go atakuje na takiej zasadzie. Nie zauważyłam dokładnie, nie zostało to pokazane dokładnie, natomiast Askin dalej żyje, chłop jest wytrwały, tak? Ogólnie jego umiejętność polega na takiej zasadzie, że w momencie, w którym on umiera, dawka śmiertelna, jego umiejętność dawki śmiertelnej po prostu się zwiększa. Zwielokrotnia czy podwaja, nie pamiętam już. Tak czy inaczej, cóż, są w bardzo niekorzystnej sytuacji. I wcześniej Kisuke podczas tej rozmowy, zanim Grimu Joe wbił rękę w mózg Askina, Kisuke powiedział, że to jest wojna, tak? Tutaj trzeba się przygotować na każdą możliwą okoliczność i że za każdym razem, jak podchodzi do jakiegoś zadania, to wymyśla tysiąc różnych za i przeciw, tak? Jak ta sytuacja się może potoczyć? Taki Shikamaru Bleacha, tak? Tak czy inaczej, Askin stwierdza, że to jest dość niebezpieczne, jednak w momencie, w którym zaczyna umierać, pyta się Kisuke, co teraz zrobisz, panie, tysiąc planów, żeby nie znaleźć się ze spodniami w dole. I mamy przejście do Nell, która siedzi na zewnątrz, która czeka na zewnątrz i która dokładnie mówi, o, to jest jedna z pięciu możliwości, które przewidział, tak? Bardzo mi się to podobało, bardzo mi się podobało
Po prostu bardzo mi się to podobało, tak? Że tutaj niby złapany w miejscu, którego nie przewidział, a jednak przewidział, tak? Więc to jest bardzo fajne. Podejrzewam, że nie przewidział dokładnie, na jakiej zasadzie to działa, choć możliwe, że tak zrobił, tak? Kisuke jednak ma bardzo duże doświadczenie i podejrzewam, że na podstawie umiejętności Kuishi nie trudno by mu było wywnioskować, w jaki sposób ta umiejętność Askina się rozwija i działa, tak? Natomiast Nel ma za zadanie uratowanie ich trójki ze środka. Mówi o czterech osobach w środku, a nie, przepraszam, w środku znajduje się prawdopodobnie cztery osoby. Znajduje się Yorichi, jej młodszy brat, Kisuke i Grimujo. I Nel ma ich wszystkich wyciągnąć. Podejrzewam, że to nie jest dla niej specjalnie trudne, bo jednak jest silna, tak? Natomiast przechodzimy dalej, tak? Tutaj walka jest zakończona. Askin, jak już sam powiedział, Askin umiera, więc walka jest zakończona. Askin prawdopodobnie podejrzewa, że zabierze całą ich czwórkę ze sobą. I no, Nel, mam nadzieję, im na to nie pozwoli. Odnośnie ran, jakie mają, to prawdopodobnie Kisuke za pomocą swojego Bankai wyleczy zarówno Yoriichi, jak i jej młodszego brata. Natomiast tutaj przechodzimy w tym momencie do tego, Walkirii i jego walki z Toshiro i Kuchikim. Znaczy, najpierw Walkiria walczy przeciwko Toshiro, potem dołącza się Kuchiki, a na samym koniec dołącza się druga moja ulubiona postać, czyli Kenpachi. Tak, uwielbiam gościa, Zarakiego. Tak czy inaczej, przede wszystkim najpierw sama połączenie sił tego Toshiro z Kuchikim, to jest po prostu świetne. Ta ich dyskusja, kiedy Toshiro robi żart na temat wysokości, a jej reakcja Kuchikiego, kiedy kompletnie z poważną twarzą mówi: aha, takie śmieszne, boki mnie bolą od śmiechu, tak? Po prostu mnie to rozwaliło. I mamy oczywiście wejście Zarakiego, który jak zwykle wchodzi konkretnie, porządnie i z mocą, tak? O, najzwyczajniej w świecie jednym machnięciem miecza odcina rękę Walkirii, bo dlaczego nie? Bo on może, tak? Więc tak, Zaraki rządzi, Zaraki potnie wszystko. I cóż, na tym nam się kończy chapter. Mamy trzech kapitanów versus Walkiria i musimy czekać na kolejne chaptery, tak? No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaczyna nam się wszystko już zamykać. Zostały nam w tym momencie dwie walki i zbliżająca się trzecia, czyli walka przeciwko Walkirii, trzem kapitanom, walka przeciwko tym posągom, posągi kontra Sad, Chad, czy jak mu tam. I jeszcze walka jest, zapomniałabym, walka jest ten, jak mu tam było. Ishida kontra Jugeram. Tak. I zbliża nam się walka Ichigo kontra Król. Zobaczymy, kiedy się rozpocznie ta walka. Podejrzewam, że nie przed zakończeniem walki Ishidy przeciwko Jugaramowi. Podejrzewam, że oni wtedy zaczną ze sobą walczyć. Natomiast w momencie, w którym Yuhawa się obudzi, odzyska swoje moce, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tak? Zobaczymy, jak to zostanie rozplanowane. Mamy jeszcze kilka rzeczy, które mnie ciekawią, kilka ciekawostek, których ja się nie mogę doczekać, ale to się dowiemy w kolejnych chapterach. Mam nadzieję, że te chaptery Wam się podobały. Powiedzcie mi, jakie były Wasze ulubione momenty. W poprzednim chapterze moim ulubionym momentem było pojawienie się Grimujoa. Jego wejście było w punkt, było genialne. Jego atak też był świetny. Bardzo mi się podobały takie ataki w mangach. Natomiast w tym chapterze 666 najbardziej podobało mi się to, jak Kisuke mówi o tym, że on zawsze planuje do przodu, tak? Że on nie lubi zostać złapany ze spodniami w dole, że on zawsze wymyśla plan do przodu, tak? Zawsze coś planuje naprzód. To mi się najbardziej podobało. Więc co Wam się najbardziej podobało w tych chapterach? Piszcie mi, a tutaj ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i polecimy sobie dalej w kolejnych filmikach. Za tydzień, mam nadzieję. Na razie.